Szkolenie MTG rozwiązuje wiele problemów początkujących terapeutów. Studia w głównej mierze przygotowują do pracy w zespole, do pracy w szpitalu czy klinice, natomiast prawda jest taka, że większość terapeutów później pracuje samodzielnie, w niewielkich gabinetach, gdzie mogą liczyć sami na siebie. I tutaj kluczowa jest wiedza z zakresu diagnostyki, terapii, ale także zrozumienia ciała, anatomii, fizjologii i tego, jak wszyscy układy ze sobą współpracują, czego uczymy na MTG. Dlatego warto zadać sobie pytanie, kto w naszym organizmie jest szefem? Jest to nasz układ nerwowy, nasz mózg. Dopiero później mamy takiego swojego kierownika, którym jest tkanka powięziowa, której podległe są też mięśnie i układ kostny. Więc kluczowym w dobrej terapii jest zrozumienie hierarchii ważności poszczególnych układów. Przyjęło się, że fizjoterapeuci są od pracy z mięśniami narządu ruchu. I tylko i wyłącznie. I to nie jest prawda. I my na kursie MTG staramy się wybić to wszystkim z głowy, dlatego że my przez pracę manualną jesteśmy w stanie stymulować układ nerwowy, układ krążenia, układ narządu ruchu, układ pokarmowy i inne układy. I to właśnie dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie zrobić dobrą diagnostykę i zaplanować cały proces terapeutyczny, dzięki czemu mamy bardzo fajny efekt terapeutyczny w krótkim czasie. Nasze szkolenie to prawdziwe ujęcie kliniczne. W jego trakcie omawiamy najczęstsze przypadki z praktyki gabinetu. Pokazujemy, jak z nimi pracować, żebyś nabrał pewności siebie oraz poczuł się bezpiecznie w trakcie pracy z pacjentami oraz jak dopasowywać techniki do indywidualnych potrzeb pacjenta. Każdy doświadczony terapeuta wie, jak dobra komunikacja przekłada się na dobre wyniki terapii. W trakcie szkolenia zwracamy szczególną uwagę na to, jak rozmawiać z pacjentem, jakich zwrotów unikać, ponieważ to odpowiednia komunikacja sprawi, że nasz pacjent poczuje się zaopiekowany. Fizjoterapeuci cieszą się rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Dla pracodawcy ważne jest to, abyś skutecznie prowadził terapię, by pacjent mógł dalej polecać gabinet. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak pracować jeden na jeden z pacjentem i staniesz się cenniejszy na rynku pracy. Skuteczna fizjoterapia wynika z połączenia wiedzy praktycznej oraz wiedzy teoretycznej. Podczas szkoleń mamy okazję zaobserwować kursantów, którzy wiedzę teoretyczną mają. Skutecznym pomostem pomiędzy wiedzą praktyczną a teoretyczną jest szkolenie masażu tkanek głębokich, podczas którego nauczysz się, jak pracować jeden na jeden z pacjentem oraz zdobędziesz niezbędne doświadczenie kliniczne. Wywiad, analiza posturalna, protokół palpacyjny, wstęp do neurodiagnostyki i techniki pracy manualnej. Te wszystkie narzędzia pozwolą Wam stworzyć skuteczny i efektywny proces terapeutyczny i zmierzyć jego efekty. Za każdym z naszych instruktorów MTG stoją dobre efekty terapii, dzięki czemu nasi kursanci mają dostęp do najnowszej wiedzy i sprawdzonych informacji od wieloletnich praktyków pracy z ciałem. Masaż tkanek głębokich to nowoczesne podejście, integrujące różnorodne koncepcje pracy. Będzie ono inspiracją do zmiany Twojego spojrzenia na fizjoterapię. Z grona bliskich fizjoterapeutów wszyscy polecali ten kurs i powiedzieli, że bez tego to ani rusz. Teraz po tym kursie wiem, jak zrobić diagnostykę. Od czego zacząć? Nie będę się motał, bo nie będę wiedział, gdzie może być problem, tylko od razu podchodzę i wiem, co robię. Bardziej wiem, co mogę z tym klientem, pacjentem zrobić i przez to się czuję pewniej. No też przećwiczenie tych wszystkich technik i tego, co tutaj, o czym była mowa, to też myślę, że jakby dużo właśnie dało. Dało mi perspektywy właśnie, jak mógłbym pracować, jak swoją przyszłość mógłbym planować pod kątem właśnie pracy z pacjentem, pod kątem właśnie tej dziedziny fizjoterapii. Przede wszystkim można się spodziewać miłej atmosfery i dużego wsparcia ze strony prowadzących. Uważasz, że to jest ważne na kursie? To jest podstawowe. Ten kurs wam dał. Podstawy diagnostyki po prostu. I na takim stopniu, że po prostu nikt nam wcześniej tego nie pokazał. Najlepszy kurs, na jakim byłem do tej pory. Najlepszy kurs, na którym byłem, a byłem na kilku.